Uszanowankowi, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Green Groove, a to jest seria darmowe gry na Steam. Ta gra to Terra Online, niegdyś płatna, teraz darmowe MMORPG. Tak, ja tu mam jakiegoś questa chyba do wzięcia, chyba w tym miejscu, tak? Czy nie? Tu gdzieś. Jakiś czerwony, join the rank. Tak? Tutaj? Jakiś bank jest, czy co to jest? Trochę pograłem z moim znajomym. Trochę, no 3 godzinki pograliśmy. Czekajcie. Dobra, i tak nie wiem, o co chodzi. Trochę pograłem z moim znajomym. Stopą, nie wiem, czy go kojarzycie. Pograliśmy 3 godzinki i po 3 godzinach stwierdziliśmy... A! Bliet, gramy w WoWa. No i kupiliśmy sobie WoWa. Znaczy on kupił, bo ja już miałem. I tak jakoś. Mhm. Jakiś obrazek, coś chyba ważnego tu się dzieje. Pominijmy to. No, przyjmij, no. Aha, to jest jakieś szkolenie. Super. But it takes more than that to impress me. And I have little tolerance for glory hounds like you. No. I teraz tak, moje argumenty przeciwko tej grze to było tak. Zbyt ogromna futurystyka, bo jest to kuźwa jakieś średniowiecze, a jednak są jakieś statki kosmiczne i w ogóle. Niezbyt ciekawa, przynajmniej mi od początku nie ujęła linia fabularna. No i jak zaczęliśmy grać w WoWa, no to stopa mówi, patrz. Legion ma też latające statki, nie? Ale to tak, no nie wiem, to mimo wszystko WoW to jest WoW. Tak po prostu. O, mamy jakieś... Pierdoły, już dostaliśmy je. Tak? Są lepsze niż to, co mam obecnie? Gdzie to była teraz postać moja? Skills? Nie, profile to jest to. Dobra. Ja robię tak jak w WoWie przeważnie. Czyli patrzę, co jest lepsze. Equip, czyli to jest lepsze. Tutaj to jest lepsze, to jest lepsze. No to jest lepsze zdecydowanie. To jest, to jest. I pierścień jest, tak? A łuk? Łuk mam akurat lepszy. No i teraz mam jakiegoś questa, tak? Bo to już chyba wszystko zrobiliśmy. Press one key and right click. Teleportal scroll. Czyli to? Coś nie rozumiem. Aha, no. Wystarczyło im powiedzieć, że trzeba do ekwipunku wejść. No to bym wiedział, że trzeba. No i co? O, już. Długo się coś teleportowało. No. Ale jeśli ktoś... Kogoś nie stać na WoWa, albo tak jak mnie... Nie wiem, Terra jakoś nie interesuje, tak kogoś WoW. No to Terra jest jakąś tam dobrą alternatywą. Tylko nie wiem, dlaczego nagrywając mam 40 FPS-ów, 30 w tym momencie, coś tu się popsuło. Ewidentnie. Dobra, gadaj zdrów. Defeat, coś tam. Kai to jest ten gość do zdefitowania. Halo. To chyba nie jest to. Aha, trzeba ich po prostu zabić. Defeat Skinning Sabertooth. Skinning Sabertooth. A to wy nie jesteście Skinning Sabertooth chyba, nie? A może? Może to są oni? A może nie? Nie wiem. Tak, nie. To nie są oni. Coś mi się tu włączyło.
Nie są Skinning Tabertów, to są, muszę do innych poszukać, co się nazywa pewnie Skinning Tabertów. No ale tak, mówię, jeśli komuś się nie podoba WoW, tak jak mi się nie podoba Tera, to myślę, że Tera będzie dla kogoś dobrą alternatywą, tak po prostu. Bo tak, no co ja mogę więcej rzec w tej gestii. Aha, ja mam drugiego. Ty jesteś Skinning Tabertów? Nie. Slicking Saber, to twoja Tiger. Ty jesteś Slicking Tiger. Boże, jakie trudne słowa. Także no, zachęcam do pobrania. No to jest kwestia gustu, no. Mi się bardziej podoba WoW, tylko że ja w WoWa gram dla fabuły. I tak jak właśnie z tym kumplem Stopą sobie gramy, to on stwierdził, że nie będzie grał w WoWa. W tym sensie, że... Zastał trochę. W tym sensie, że... On będzie grał tylko raidy, battlegroundy, a nie instancje fabularne. No jak nie, to nie. Ja mówię, ja WoWa gram tylko dla fabuły. Znaczy może nie tylko, ale głównie, o. Bo uwielbiam cały uniwersum. No, umarniesz? Dobra, umarł. Dobra, umor trochę dostał. Cała mechanika jest podobna, czyli tam, jak to MMORPG, zbieramy questy, robimy questy, coś tam. Co teraz trzeba zrobić? Stonebix? Ty jesteś Stonebix. Ojej, trochę się was tu nawaliło. Ała. Użyjemy potki, bo trochę to boli. Trzeba teraz zabić wszystkich z tego Stonebix, czyli wszystkie te latające stworki. Znaczy wszystkie, no 20 tylko. Ale martwią mnie te FPS-y, tak serio. F10, podlecz się, bo umrzesz. Dobra. No i osobiście mi się po prostu nie podoba ta futurystyka, mimo że to jest średniowiecze, jest zbyt ogromna, nawet jak na te wszystkie gierki. Ale grafika jest ładniejsza niż w WoWie, to muszę przyznać niestety bez dwóch zdań. No nie trafiłem, super. No, umrzecie. Spacja. Dobrze. Trochę też może wam przypominać to Smite'a. Tylko że no to Smite to MOBA, to jest MMORPG. Dobra, mamy to. Zbieramy wszystko. Potem się wszystko sprzeda. Do kogo mam wrócić? Do typka, który mi dał questa. Który mi dał questa? Ty mi dałeś questa? Tak, wy mi daliście questa. A nie, ty mi nie dałeś questa. Znaczy dałeś mi questa, ale to nie jest wszystko. Avatar Shard. Activate. Dobra, Whisker Bow mamy. Znaczy jeszcze nie zaekwipowany. Więc sobie go po prostu. O, założymy. Teraz troszeczkę ładniejsze ukłamy. Dobra, co my tutaj mamy teraz jeszcze? Sorrow Flower. To były te gdzieś kwiatki, nie? To jest Sorrow Flower. Ale to jesteś już martwy? Tak, to jest tylko kwiatek, który ja muszę podnieść. No dobrze. Mógłbyś? Byłbym naprawdę rad, gdybyś... Hej, rak. Gdybyś jednak nie chciał mnie atakować. Solo Flower. Flower. Dobra, mamy jeszcze drugiego. Nie mamy drugiego. Co to jest? Muszę to zabić? A czy tu rośnie, ale teraz nie urósł. Oczywiście, że tak.
Więc muszę to podnieść. O, tak jak teraz. No, i teraz mamy. Ja ten jak jestem mózgiem. O, i tu też był, tylko że jestem downem. No. No, i zaś ty nie będziesz bił? No, no, no. Jeszcze jednego takiego kwiatka trzeba zebrać. Nie, to nie jest Easter Flower. Tam dalej? Bum, 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 bum. Pięknie. O to chodziło. Dobra, ale ten kwiatek musi gdzieś tutaj być. O. Typek sobie XP, to mu zabierzemy. Dobra, to jesteś ty? Nie, to jesteś wery, coś tam plant. A Jezus, jakie głupie kwiatki szukać. Uwielbiam takie questy. O, jest. I teraz masz przejebane, nie? Chłopie. Boom. no, także no cóż, ja tu mogę więcej rzec. Gra jest taka... przyjemno, no jak MMORPG, tak, to nie jest jakieś byle gówno. Na pewno na plus przemawia fakt, iż ta gra była kiedyś płatna, teraz jest darmowa, no wiadomo, z mikropłatnościami, nie? Z mikropłatnościami, ale darmowa. Bo WoWa jednak tak, przykład mojego kumpla stopy. 40 zł Battle Chest, 130 Legion, to jest 170 zł, więc za 170 zł ma miesiąc grania na nowym dodatku Legion, a potem 5 dych, tak jak ja teraz, co miesiąc zagranie. To nie jest dużo, ale jednak trzeba ulić, nie? Tak, ale i tak uważam, że WoW jest lepszy i tu jest problem dla mnie osobiście ocenić tę grę, bo żeby ocenić tę grę, musiałbym nie znać WoWa, a tak wszystko przeze mnie oceniane jest właśnie przez pryzmat tej gry. O, dostaliśmy jakieś ciekawe rzeczy. Aha, ulepszanie, punkty dych. Tylko gdzie ja mogę zobaczyć, ile tego mam? Ulepszymy sobie to. To jest Thunderbolt, jest bardzo dobre. Ja mam pieniążków jeszcze, że tak wszystko aktywuję. New? Ciebie już nie możemy aktywować. Aha, to po prostu nie aktywowałem od początku tych wszystkich moich skilli, które mam. No dobrze. Ty? A ja chcę sprzedać na przykład. O nie, jeszcze ja sprzedałem potkę? Nie, dobra, uff. Dobra. No co, to by było chyba na tyle, bo w sumie co ja tu więcej mogę opowiadać. Żeby przedstawić jakiego MMORPG, to nie jest łatwa sprawa, żeby zrobić to w, powiedzmy, w jednym odcineczku, tak? No przejdziemy w ogóle tu gdzieś. Jeszcze może przeczytajmy to F2, co dostałem. O, ja pierdykam. Dobra. Dobrze, powiem wam, że to dobry wybór z tymi spellami, skillami. Tak, to chyba będzie na tyle. Kurczę, no. Nie wiem, czemu też tak mało FPS-ów mam podczas nagrywania na tym moim kompie. Mimo wszystko to jest dziwne. Ale cóż, reasumując całą grę, gra jest bardzo ciekawa. O, może pokażmy ją tak. Blondyna. Gra jest bardzo ciekawa. Ma również ciekawą fabułę, która mnie oczywiście nie ujęła, ale to nie jest żadne kryterium oceniania. Na pewno grafika ma ładniejszą niż WoW. Miałem nie porównywać do WoWa, nie? Na pewno grafika jest ładniejsza. I co? No i na pewno na plus przemawia fakt, iż jest to darmowa pozycja, więc na pewno przyciągnie wiele, wiele graczy. I moją oceną, myślę dość obiektywną, będzie danie tej gry takiej oceny 8 na 10. Nie jest to najmniej, nie jest to najwięcej. To jest moja oczywiście ocena. Oczywiście WoW 10 na 10, nie? Tak, więc no tak to wygląda.
A w ogóle dwa levele wbiłem w tym momencie, kiedy tu grałem. No ładnie. No ale cóż, to by było na tyle. Osobiście polecam raczej zapoznać się z tytułem, jednak polecałbym również zaopatrzyć się w jakieś 50 giga wolnego miejsca na dysku. No ale warto. Na pewno warto. A ja się w tym momencie z wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.